przy 20 stopniach poniżej zera roboty na budowie huty imienia Lenina szły pełną parą. Tym razem wcale nie w przenośni. Dziesiątki parowozów dostarczają dzień i noc parę na najważniejsze odcinki budowy. Zamarznięta ziemia jest twarda jak skała. Rozgrzane żelazne kliny przygotują otwory pod ładunki wybuchowe. Przybyły specjalne brygady minerów do rozsadzania zlodowacialego gruntu. Teraz dopiero mogły ruszyć roboty przy wykopach. Wybuchy rozwaliły skorupę i spulchniły ziemię. Rus został pobity na najtrudniejszym odcinku frontu. Betoniarki na samochodach opatulono troskliwie warkoczami ze słomy. Najofiarniej pracują brygady montażowe. Człowieka nie ogrzejesz parą ani słomą. Ale budowniczowie huty imienia Lenina nie ustępują. Mówią, że Komsomolsk budowano w jeszcze większe mrozy. Zobowiązania ku czci zjazdu partii będą wykonane. Sześćdziesiąt lat w służbie teatru ma za sobą jeden z największych artystów polskich, Aleksander Zelwerowicz. 60 lat i przeszło 800 ról scenicznych. Zelwerowicz w odrodzeniu. I jako szekspirowski Falstaff. W Weselu Figara i w jednej z ostatnich ról jako dziadek ze Sprawiedliwych Ludzi. A oto fragment z Grzechu Żeromskiego. Skończyło się. I niech ojciec przestanie już raz o tym mówić. A nie chcesz, ojciec, to się z nią zabiera i wynoś z domu. Ja? Z domu? Wanda. Wanda. Cóż wy za ludzie jesteście? No to pomyśl tylko, no, gdzież ja pójdę? No więc, to siedź mi już, ojciec, cicho i nie wymawiaj nawet jej imienia. Ale przecież ja nic nie mówię. Mówię ci to, co? Na uroczystym jubileuszu w Teatrze Polskim w Warszawie gorącą, serdeczną owacją nagrodzono kochanego i popularnego Zelwera, wielkiego aktora i nauczyciela kilku aktorskich pokoleń. Minister Sokorski udekorował jubilata wysokim odznaczeniem, Orderem Odrodzenia Polski pierwszej klasy. Wśród uczestników jubileuszu wielu wybitnych aktorów. Składała życzenia Zelwerowiczowi stara aktorska gwardia i młodzi, którzy mu tyle zawdzięczają. Kilkaset ról Zelwerowicza zna Stanisław Romańczuk, bileter teatrów warszawskich. Czterdzieści lat pracował z nim elektrotechnik Wiktor Materko. A oto fragment podziękowania Aleksandra Zelwerowicza. Że to moje finalne lądowanie odbywa się w atmosferze takiej życzliwości, takiego uznania, takich dziękczynień i komplimentów, tak jestem formalnie zasypany bezcennymi darami waszych serc, wysokim odznaczeniem państwowym, że całkowicie i bezapelacyjnie straciłem głowę. Wielkiemu artyście życzymy długich lat pracy na chwałę polskiego teatru. Ciechocinek, jedno z najlepszych uzdrowisk w Polsce. W sezonie zimowym szczególnie licznie zjeżdżają tu z całej Polski na kurację chlopi, korzystając z przerwy w pracach na roli. Po raz pierwszy chlop polski korzysta ze wszystkich dobrodziejstw nowoczesnego lecznictwa. Piotr Kwiatkowski ze wsi Byczyna ma uszkodzenie kręgosłupa i niedowlad ręki. Tego się dorobił za lata charówki w majątku pana dziedzica. Kąpiele solankowe wraz z innymi zabiegami dadzą mu nowe siły.
umiejętnie stosowana hydroterapia pomaga przy chorobach układu nerwowego. W Ciechocinku szeroko stosuje się różnego rodzaju inhalacje leczące schorzenia dróg oddechowych. Jan Janowski skonstruował pierwszy w Polsce rozpylacz do inhalacji penicylinowych. Wielu z tych chorych po raz pierwszy w życiu może się leczyć. Józefa Marciniec leczy się na zapalenie stawów. A to pomieszczenie w pierwszej chwili wygląda na gabinet wymyślnych tortur. W rzeczywistości to sala mechanoterapii. Taka gimnastyka na specjalnych aparatach przywraca sprawność mięśniom i stawom, usuwa skutki reumatyzmu i jest zalecana w stanach pooperacyjnych i pourazowych. Ciężkie pieniądze trzeba było mieć dawniej, by się leczyć w Ciechocinku. Dziś Ciechocinek służy całemu społeczeństwu. Dobrze, że film nie zna jeszcze efektów węchowych. Kichalibyśmy wszyscy. Pachnie tu, aż w nosie kręci. Jesteśmy w salach produkcyjnych fabryki kosmetyków Lechia w Poznaniu. Fabryka została ostatnio wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia. Przykro pomyśleć, tyle trudu i pracy, a w końcu wszystko się wymydli. Lechia wyrabia kilkanaście gatunków wody kolońskiej i perfum. Zapowiada wkrótce nowe kreacje. No, zobaczymy. Przepraszam, powąchamy. W tych dziwnych naczyniach robi się pomadki do ust. Poznańska Lechia wypuszcza na rynek blisko 200 gatunków kosmetyków. Przed kilku tygodniami zaczął się ukazywać nowy tygodnik ilustrowany dla młodzieży Dookoła Świata. Zaczął się ukazywać, albo raczej zaczął znikać, bo go nie można dostać. Wśród olbrzymiej korespondencji codziennie wiele listów alarmuje redakcję w tej sprawie. To, co się dzieje przy zdobywaniu w sobotę tygodnika Dookoła Świata, warte jest sfilmowania. A no, wobec tego kronika musi sfilmować. Sobotnie popołudnie przy jednym z warszawskich kiosków. Wypadek? Katastrofa? Nie, to tylko amatorzy czekają na nowy numer tygodnika. Jest! Ukazał się na horyzoncie. Jesteśmy przy innym kiosku. Biegnie wieść między tłumem. Idzie, łapaj, trzymaj, nie puścić go! No i zaczyna się sądny dzień. Pani szanowna, czego tutaj? To pismo dla młodzieży. I w kilkanaście minut po przywiezieniu taki napis. To też prawdziwą sensację wzbudziło ogłoszenie w Ekspresie. Sprzedam komplet pierwszych sześciu numerów Dookoła Świata, ulica Smolna 11. Operator kroniki był na posterunku i oto zanotował na taśmie sceny przypominające film włoski Rzym godzina 11. Tyle, że schody się nie zawaliły. Co u licha z tym tygodnikiem? Może wydawać na kartki, a może by tak po prostu powiększyć nakład. W Beskidzie Śląskim koło Bielska otwarta została ostatnio kolejka linowa na Szyndzielnie. Czteroosobowe wagoniki jadą co kilkanaście sekund. Długość trasy blisko 2 km, różnica poziomów 450 metrów. Jazda trwa niecały kwadrans. Dzięki uruchomieniu tej pięknej inwestycji turystycznej udostępnione zostały nowe trasy narciarskie dla dziesiątków tysięcy turystów. Ruch narciarski zwiększył się już trzykrotnie.
Obok trudnych zjazdów nieustępujących Zakopiańskim są szlaki łatwiejsze dla mniej zaawansowanych. Kolejka na Szyndzielnie jest poważnym sukcesem polskich budowniczych i konstruktorów. Nienotowana od lat fala ostrych mrozów ogarnęła także i wybrzeże Morza Śródziemnego. Prawdziwie afrykański krajobraz, prawda? Jesteśmy w Algerze, który także został nawiedzony przez burze śnieżne i mrozy. Port francuski w Dunkierce zamarzł po raz pierwszy od 60 lat. Nikt z mieszkańców Dunkierki nie pamięta takich widoków i takich trudności. Z braku odpowiednich holowników większe jednostki torować sobie muszą same drogę przez lód. Okolice Perpignan słyną z najłagodniejszego klimatu we Francji. Burze śnieżne sparaliżowały tu komunikację i normalny tok życia. Pod ciężarem śniegu zawaliły się dachy w kilku budynkach i w miejskich halach targowych. Paryż. W tym mieście luksusu i wykwintu dla wielu jedynym cieplem były wyziewy z szybów wentylacyjnych metro. Tysiące bezdomnych i nędzarzy gnieździ się w budach i wozach na przedmieściu zwanym Pomponet. Codziennie notowano we Francji wypadki śmiertelnego zamarznięcia. Także mieszkańcy Paryża. W tym mieszkaniu zamarzło na śmierć dziecko. Filantropia, dobroczynne zbiórki dają bezdomnym taki oto nocleg. A kto im zabrał prawo do pracy, prawo do dachu nad głową? Podczas zimy nie ustala ani na chwilę praca przy budowie 900-kilometrowej magistrali elektrycznej z Kujbyszewa do Moskwy. Po raz pierwszy w historii techniki zbudowano linię, którą pójdzie prąd o napięciu 400 tysięcy volt na taką odległość. Całkowicie zmontowane słupy podnosi się tu przy pomocy traktorów. Brygadzista Kondratyw ustawia już w ten sposób 321 słup. Daleko od Moskwy zaczęła się budowa wielkiej linii przesyłowej z Kujbyszewa i z każdym dniem do Moskwy się zbliża. Na znanym torze szwajcarskim w Davos odbyły się Mistrzostwa Europy w jeździe szybkiej na lodzie, w których po raz pierwszy wzięli udział reprezentanci Związku Radzieckiego. Rozgrywają się w tej chwili biegi na 500 metrów. Lyżwiarz radziecki Grishin zwiększa tempo, zdecydowanie prowadzi i w pięknym stylu wygrywa bieg, zdobywając tytuł mistrza Europy na tym dystansie. Radziecka reprezentacja zdobyła w Davos drużynowo pierwsze miejsce, bijąc bezkonkurencyjnych dotychczas Norwegów.